We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Na stole, którego porozmawiamy z Nelly i powiemy jej, cóż takiego znaleźliśmy dzięki kluczom Dedala. Hello Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. No okej, okay, no to było dość krótkie. W sumie tylko znaleźliśmy taki raport, powiedzmy, tylko na temat tego, co zrobiliśmy. Założył jedną dość ciekawą rzecz. Patrzcie na to. Za każdym razem, jak użyję jakiegoś zaklęcia, ten orzeł się zaczyna mienić. I to jest cudowne. Dobra. Jeszcze muszę sprawdzić zaklęcia. Tak, to ja mam ciągle to, więc... A w sumie niech zostanie. Dobra, Adelaida, ponoć masz do mnie sprawę. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? No, jeśli chciał się ugadywać z Ranrockiem i jego bandą, to tak, definitywnie jest się czym martwić. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. I... Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned... Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. A po co on tak w szastach kasą, której nie ma, to po pierwsze. Po drugie, patrz na mnie, ja też mam dość specyficzny gust. Ale mój styl to jest kwestia tylko kilku zaklęć. A nawet właściwie jednego zaklęcia transmogryfikującego moje szaty. To jest wszystko. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was five. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Okej, okay. Znajdź obóz. Zobaczmy, gdzie faktycznie się rozbił. Gdzieś tutaj. Tutaj. O! Siedlisko niuchaczy. Świetnie. To zahaczymy sobie przy okazji. Dobra, to ja lecę do grobowca Jackdowa, a my widzimy się przy siedlisku. I orzeł wylądował. No kurde, poważnie. Fajnie szło. Nie, to jest legowisko. Obóz jest trochę dalej. To legowisko niuchaczy, które... usiłuję złapać. O, jeden, nie mam cap torby. Cap sakwy, znaczy się. Jeden, drugi.
No, you don't. Chodź. No biegnij, chłopie. Okej, okay, pierwszy Niffler złapany. I to był chyba ziomek, w takim razie... Kuguhar, no Kuguharów sobie już nałapałem, no ale... Nie będziemy żyłą, nie zostawimy go, tak? Dobra, stój. Oddam go tej babce w sklepie. Jakiś fajny hajs przynajmniej za niego wpadnie. Dobra, wróciły już te niflery, czy... Tak, wróciły. Pięknie. A jaki fajny żółty, o kurde! Naprawdę fajny. Renrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? A ja tam jestem za tym, żeby być dyskretnym, bo ulepszyłem sobie co nieco moje ciuszki, między innymi o jeszcze mocniejsze dziabanie kameleonem, tak więc... Znaczy kameleonem, petryfikusem. Tak więc kto wie, może już to jest na tyle silne, że nawet trolla bym tym położył. Możesz ty gnoju. Kurde, strasznie silną mam tę postać. Ja nie zdążyłem gościowi wyrąbać z tego. O, ogłuszenie 3, miło. Chociaż rzadko używam Mandragor w walce. Ale kto wie, może jakbym miał jakieś wyzwanie w trakcie pojedynków, no to bym się trochę bardziej skusił na to. Okej, rozumiem, że to jest jego obóz, tak? Czyli tutaj jeziorem, taka gałąź uschnięta, tutaj ruiny i od ruin w lewo. Banda Renrocka zgodziła się na spotkanie, ale czuję lekki niepokój. Zmienili swoje wymagania i wpadali w gniew, gdy o coś pytałem. Podsłuchałem część ich planu, gdy rozmawiali po goblidudzku. Czy... No tak. Czy po gobliduku? Nie, chyba goblidudzku. Zależy im na moich rzadkich metalach dla odwiertów. Boję się jeszcze bardziej ich zdenerwować, bo są nieprzewidywalni, ale muszę dopiąć te transakcje. Może wypracujemy jakiś kompromis? A może nie. No chyba ci się średnio to udało, kolego. Jak tak patrzę. Dobra, tam... To są Inferiusy? No? Co my tu robią? No i proszę. Nawet, że się udało. Teraz co to jest za... Oj! Brawo ja! Nie da się przeunikować przez diabelskie sidła. A, to jest kolejna taka miejscówka, dobra. W sensie mówię kolejna, bo po pierwsze już jedną taką znaleźliśmy w fabule, a po drugie... Znaczy fabule, na odcinku, kiedy robiliśmy poboczniaki, a po drugie... Już sam nad jedną taką znalazłem, tak więc... Nie jest to aż tyle. Znaczy, nie aż tyle mam. Nie jest to pierwszyzna dla mnie, o to mi chodziło, to chciałem powiedzieć. Dobra, gdzie jest ta rzeczka? Zobaczmy, obóz. Jest rzeka. Teraz gdzie? A nie, to było jeziorko, tu jest rzeka. Ukończ walkę w wyznaczonym czasie.
I would say that Irondale is not appropriately named. What's this? Really? Thought we'd forget about that. To poszło gładko i szybko. A wyzwanie wpadło tak czy siak. Dobra, mamy rzekę. To lećmy dalej. Wzdłuż rzeki. Przecież czekaj, pytanie, czy ja idę na północ, czy ja idę na południe? Na południe. No nie, to by pasowało nawet, nie? Tu jakiś obóz bandytów. Tu. A czekaj, czy to nie byłoby, czy obok tych ruin właśnie gdzieś tutaj nie powinienem zawinąć na bok? Czy ja totalnie w jedną stronę lecę i nie wiem, mam być gdzieś na górę? No nie, no to się tutaj nie zgadzało. A, czekaj! Chyba, że to gdzieś w tym kierunku muszę iść, dobra. Czyli gdzieś tak po ukosie bardziej. Przerwij szarże. Dobra, nie chcę mi się już schodzić. Tutaj gdzieś musimy lecieć. Rzeczka. O, łamigłówka Merlina. Fajnie. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Dobra. Jeszcze obczajmy tę zagadkę, bo to jest coś nowego. O proszę, to jest coś, co muszę naprawić. Tego nie było. Jeszcze w ogóle nie miałem takiej zagadki Merlina. I co, rozumiem, będą trzy, tak? Tu jeszcze jakiś, nie wiem, skarbiec czy coś do ogarnięcia. Gdzie jest trzeci taki? Zniszczony. Kurde, to jest kamieni księżycowy. Jeszcze trochę soku z pijawek. No i wiem. Dobra, o jest. No to cyk. Tu już mogę wrócić do depulso. O to jeszcze. A patrzcie, to jeszcze nie koniec. Myślałem, że będzie do trzech tylko, nie? Ale najwyraźniej do... czterech. Okej, tu jest czwarty i ostatni, mam nadzieję. Zbyk, pyk. Pyk. Tak jest. Dobra, więc teraz wracamy do Debulso. Dobra, tutaj troszkę kamieni księżycowych, co z tego, że mam ich już od groma. A dobra, lecimy dalej. Czyli wzdłuż tej rzeki, czyli chyba lecimy do ruin, które odkryłem sobie poza nagraniem. Było tam trochę przeciwników, w sensie na powierzchni, bo do środka samych ruin jeszcze nie wchodziłem. A, czekaj. Czy ja teraz nie lecę gdzieś za daleko? Do ruin nie wchodziłem, bo chciałem tam wejść z wami, bo uznałem, że może tam być coś ciekawego. I proszę, zadanie utwierdza mnie w przekonaniu, że miałem rację. No nie do końca, ale dobra. Polecę gdzieś tutaj. Tylko dobra, czekaj, bo muszę jeszcze... strygerować sobie chociażby te ruiny, żeby on ogarnął sobie, że leci w dobrym kierunku. Dobra, no było to, no i co, no i lecimy teraz tutaj, nie? Tylko pytanie właśnie... O, kolejna łamigłówka Merlina, proszę bardzo. Dobra, szybki check, na czym by to polegało? Na zapaleniu. Okay. Could it be
A Merlin trial? Czy byłoby to gdzieś w pobliżu? Jedno jest tu. Revelio. No tak, dopóki nie odpalę łamigłówki, to się nie będą zaznaczały. No to okej. Okay. Proszę, proszę. Widzę, przeciwnicy się zregenerowali. Znaczy zregenerowali, zrespawnowali ponownie. Tylko widzę, że niestety, ale moja kochana postać nie umie sobie ogarnąć, że już prawdopodobnie jest w miejscu, w którym być powinna. No, tu jest formacja skalna. To teraz lecimy tutaj, nie? Czy teraz ja coś mylę? No nie ma innej opcji, no tu musi być gdzieś tutaj. No tak, no to... Come on, czemu tego jeszcze nie ogarnął? Już to minął chyba z dwa razy, jak nie więcej. Tu jest nawet to pochyłe, tu jest nawet jakieś pochyłe drzewo, no ale to raczej nie to. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Ej, szlak nie trafi zaraz. No i proszę, i byłem obok tej wieży. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. What do we have here? Weź do goblickiej pracówki. O! Rozbrój wroga, ukradnik bełt z kuszy, powal dowódcę. No, dawaj. Au. To troszkę zabolało. Jest zabójca. Był zabójca. O, to serio ciągle chodzi? Żmotnięcia ma doskoczyć. Powal na ziemię. No to descendo chyba, nie? Okej, czyli ten atak ciężki to jest powalenie. No. Atakuj. No i bang, udało się. O, a propos. Odzyskam od razu. A, to tylko wilki. Nie warto mojego czasu. Giną w moment. Ale na szczęście zostawiam, pasuje futerka. Futerka są mi dość potrzebne do eliksiru. No i na kwestię, że z tego eliksiru rzadko korzystam, no ale cóż. Oj, proszę, złap i rzuć rozbrojoną broń. Kolejne wyzwanie się stygerowało. Bum. No, strzelaj. Dzięki. No, miło. Już tak mi się podkładacie, panowie. This is the spot on the map. Da hell? Co tu się stało właśnie? Oh.
Ruiny Coral. Sprawdźmy je. Ciekawe, czy to będą takie duże ruiny, jakby takie katakumby, czy może coś innego? Czy może jakaś po prostu większa placówka tych całych goblinów? What will we find in here? Rebellion. No, chyba 50-50. Jeśli chodzi o ten mój strzał. Super, oczywiście wyzwanie przeczytałem z opóźnieniem. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrok to blame. Ajajajajaj. Aloha Mora. I kolejne fajne wyzwanie by było. Ej, to żart był, czemu ta broń mi nie wleciała z rąk? Na szczęście go nie zabiłem tym Expelliarmusem, więc byłem w stanie jeszcze to wyzwanie sobie dokończyć. Nie bardzo więc ja tu miałem znaleźć tak naprawdę. Dobra, to mi niewiele dało. Jak gdzieś tam mam szukać ziomka. A human's word is worthless. This prisoner owes us the metal we were promised. Tni zamrożonego ukradnij bełt z kruszy. No, strażniku, strzelaj. Akurat strzelał. No dawaj. I było zaczynać. Nawet na twoim miejscu bym nie podchodził do mnie, stary. Gdzie ty widzisz te... A dobra, nieważne, tutaj są. Mam troszkę expa idzie za pokonywanie tych goblinów. Gdzie są to zbyt duże jego ilości? Złapie rzuć broń. Okej. Okay. Kurde, nie ta opcja. Dobra, na szczęście udało mi się to wykonać. O, trochę eliksiru wigonowego, którego nie mogę nosić, bo już mam full. Nie mogę nosić więcej, znaczy się. Trochę soczku. I się cofnąłem właśnie. Okej. Okay. Tyle dobrego. Mam iść tam, no ale w sumie tylko bardziej powinienem iść chyba tu, nie? No to jest zamknięte. Ale w sumie to mnie gdzieś prowadzi. Jakieś ruło. Jakoś wejść na piętro? Mogę. Zobaczmy, gdzie mnie prowadzi ta rurka. Ale lecie czy tak normalnie, co? Okej, okay, czyli podpalamy.
Okej, drzwi otwarte. Wojownik lojalistów. No, trochę ich tu jest. Uuu! Użyj Protego. Czekaj, w razie gdy... Muszę mieć to descendo aktywne, w razie gdy goście się doskakiwać. Jemy, oni mi w ogóle obrażeń nie robią, za... Wy to widzicie? Poszli. Dzięki. Te, Pergit, możesz do mnie doskoczyć, proszę? Pewnie, walnij sobie Revelio teraz, no, dokładnie to chciałem, żebyś zrobił. No, atakuj. Już... Okej, nieważne. No, niestety, nie udało się zrobić tutaj nic. Nawet Protego nie wykorzystałem 10 razy. This must be Mr. Oaks's wand. Perhaps now he can set himself free. O proszę. Czyli poszedłem jeszcze w miejsce, gdzie nie powinno mnie być teraz. Okej. Okay. Ale bynajmniej będziemy mogli od razu typowi oddać różdżkę i nie będzie trzeba tędy wracać. Okej. Okay. Szukajmy go w takim razie. Gdzieś tu dalej. Do soczków. What's down there? Spowolnij zabójcę. Zrobione. Boże, to grzmocenie typem o ziemię to jest jak na razie moje ulubione wykończenie tą starożytną magią. Okej, okay, słychać ziomka. Gdzieś wyżej jest skrzynka. Pytanie tylko, jak się do niej dostać. Okej, okay, nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co to, do czego to było. W sensie, czy to idzie na szyję, czy gdzieś indziej. Hello? Mr. Oaks? I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oaks. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. Ale to, że faktycznie go widać przez tę szparę. You did it! I found my wand and... Wait! You're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oaks. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Or both. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad.
It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. A co podsłuchałeś? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Ja pierdzielę, serio? Kto to jest większym debilem? Ranrock, bo taką pierdołę, no dobra, może nie pierdołę, no bo faktycznie gościu prawie go zabił. Pobił go niemalże na śmierć, no to nie jest taka pierdoła, ale... Kto taką pierdołę, jak widok goblina z różdżką, rzuca się na niego z łapami i mu praktycznie prawie do śmierci go bije? To jest nielogiczne. Debilne wręcz. Jaki jest ten sens tego? I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Dzięki. Mr. Oaks was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Okej, okay. Gościu zrobił dwa kroki, po czym aportował się ponownie w celi, z którego wyciągnęliśmy, i po czym się deportował z powrotem. Chyba ewidentnie zapomniał swojego cienia, mam wrażenie. Skoro tak chętnie do tej celi wrócił. Dobra, nic to. Ja bym tam jeszcze sobie obszaił tę skrzynkę. Ona jest chyba w tej kotłowni. Albo bynajmniej gdzieś, o właśnie, gdzieś tam wyżej. Więc zobaczmy, coś takiego się tutaj kryje. O, bardzo skubańsko schowane. Średnie powierzchnie podłogowe. Okej. Okay. Nie wiem, czy to mi takie było mega potrzebne, no ale kolejna rzecz do kolekcji przynajmniej. Okej, okay, questiek oczywiście zakończony, tak więc... Tyle to będzie z mojego udziału. Tutaj co? A, tutaj pewnie byłaby ta jego różdżka, gdybym odpowiednio wcześnie sobie do tego wszedł. Dobra, myślałem, że przycięło, ale na szczęście nie. Misje, jakie tu mamy? Sebastian, ale to w innym odcinku myślę, że w innym, w kolejnym. Sirona to może być coś dłuższego. Tutaj trzeba znaleźć księżycę. Z tym dalej jeszcze nic nie zrobiłem. Dobra, spróbujmy może z nią się uporać, tylko nie wiedzieć, czemu mapa mi się nie chce włączyć. Dobra, czyli mówiąc krótko, najpierw muszę stąd wyjść, a potem dopiero mogę się gdzieś teleportować. Znaczy, przepraszam, nie teleportować, tylko użyć proszku Fiu, żeby się gdzieś przenieść. Tak powinienem powiedzieć, bo... Niestety nasza postać nie potrafi się deportować ani aportować. W sensie wrócić, nie potrafi sama, bo z kimś na pewno. Ale sama jeszcze nie potrafi się teleportować.
to dopiero za rok prawdopodobnie będzie mógł się nauczyć. Znaczy, w sensie, Harry na szóstym roku miał lekcję z nauczania. Znaczy, w sensie lekcję z teleportacji, ale... Czy to... A nie, czy to był taki... Czy to było ogólne? Ogólne, że do szóstoklasistów? Czy to taki przypadek, że akurat tak po prostu to wyglądało? Okej, okay, tu już wcześniej się z trollem spotkałem tam obok, ale teraz na szczęście wiem, jak się uporać z tym. Teraz wiem, jak się uporać z tym sataniem. I tu jest jeszcze jeden, tu powinien być starczą. Co im przerwało, czy jak? Nie czaję, teraz się stało. Dobra, never mind. Ale już wiem, o co chodzi z tym... O, dobra, z głazem widzę, że zmieniło na maczugę. Głaz jest akurat dość prosty w sumie. Maczuga jest troszeczkę nieoczywista. Uwaga, teraz je robi. Byk! Ja muszę w tym momencie użyć właśnie Flipendo, żeby go grzmotać tym w mordę. A ja cały czas myślałem, że chodzi o to, że ja muszę go... po prostu użyć, że muszę go starożytną magią tak grzmotnąć. A tu... nie! Chodzi o coś kompletnie innego. O, aż 6 z niego tych smargów wyleciało. To widać, że lepszy troll. Dobra, tym się myślę zajmę dla siebie. Znaczy dla siebie, w swoim czasie. A na razie polećmy sobie tutaj właśnie do Irondale. Spróbujmy obczaić te zadanie i ponownie pobić rekord Imeldy. Jestem prawie pewny, że przypadkowo chyba w to miejsce trafiłem, jak sobie latałem i czyściłem mapę. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. I'll be unrivaled at the next course. Czy powiedział najszybszy? Czy to był komplement? Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Well, they sit around and hope to be the best. I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes around telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record, fifth year, and don't be disappointed when you lose. No to ciekawe podejście, jeśli mam być szczery. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. No, to zobaczmy, czy uda mi się teraz może wszystkie obręcze zaliczyć. Go. Tak, zapomniałem, że tutaj oczywiście jak chcę sterować wysokością, to tylko i wyłącznie... No, nieźle. Teraz to prawie, żebym to spieprzył. Dobra, przyspieszonko w dół. Dwie minuty 26. Oj, no to, żebym się nie popisał teraz. What? Co? A, to było to, dobra, to co tam już przed tą areną czarnej magii odkryłem. Ale kurde. Czyli co, druga arena do odblokowania? Brilliant. Wie. Dawaj. Bierzemy przyspieszenie. Jak na razie jeszcze jednej obręczy nie ominąłem, więc kto wie. Może się uda perfekcyjną jazdę zrobić od razu.
nie? Jestem ciekaw, kto te bańki przyspieszenia tutaj wyczarował, nie? Ale... Może lepiej czasami nie wiedzieć. O i proszę, kolejna łamigłówka odkryta dzięki takiemu lataniu. Kolejne balony też widzę. Niestety teraz się nimi nie mogę zająć, a balony mają to do siebie, że się nie chcą oznaczać. Okej, 1,5 minuty, już jestem prawie, już w 3/4 trasy jestem. Co najlepsze? Nie ominąłem jeszcze żadnej obręczy. I okej, jeszcze tylko dwie. Czemu tak audio nagle wycięło, co jest? I pyk! 2 minuty i 3 sekundy w zaokrągleniu, ale zaokrąglenie się to oczywiście nie liczy. Dobra, koleżanko, co powiesz? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. Jedyne ego, jakie tutaj wymaga regulacji, to jest twoje, a nie jej. To, że babka nie ma czasu na treningi, to znaczy, że po prostu zajmuje się czymś innym, albo stwierdziła, że Quidditch nie jest dla niej, nie będzie na siłę się go uczyła i zajmie się tym, co ją faktycznie interesuje. Weź obniż te swoje ego, Imeldo. Zejdź trochę na ziemię. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. No, jak zawsze. Okay. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Kurde, i teraz nie wiem, gdzie były te balony. Żebym leciał jakoś taką dziwną trasą. A ty, w ogóle myśmy przez Feldkrow lecieli, o kurde. To teraz zauważyłem dopiero ten podpis, no... Ja pitole, patrzcie jak ja tutaj po prostu... Gdzie? Zacząłem gdzieś... Gdzieś tu chyba, czy... Nie. Zacząłem gdzieś tu, nie wiem jak jestem, i żeśmy całą taką okrętkę po Feldkrow zrobili. Ale super. Tylko no trochę szkoda, że nie udało się przy okazji jakiś płomienie fiu odkryć, no ale... To będzie akurat do ogarnięcia w trakcie fabuły. To są, widzę, łamigłówki. Ile? 2, 4, 6 łamigłówek. A w całym regionie jest ile? 16! Aż 3 już gdzieś zrobiłem. Wow! Jak dobrze one muszą być pochowane. O, jest, arena walk. No, to bym się tym jeszcze aż z chęcią zajął, ale to już raczej nie w tym odcinku. W tym na razie wrócimy do Hogsmeade i zdamy ziomeczkowi relację z tej trasy. Kto wie, może będziemy mogli wyczekiwać jakiegoś upgrade w najbliższym czasie. Oj, mogę. Tylko wiesz, czego nie mogę sobie czasami wyobrazić? Tego, że przestaniesz o tym gadać.
Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. O, świergotnik. Proszę bardzo, zaktualizowana kolekcja. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracool feather, it doesn't half hurt. Mogę jego zajumać? Świergotnik, Lunabala. O, Dilikrak! Nieee, ale skam. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxen hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Duracool feathers? Tak. Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracools. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me, most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvelous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No. Best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Okay, ciekawy śmiech. What do you have for sale? A wracając do tego, co chciałem powiedzieć a propos kupowania rzeczy, myślę, że warto będzie się w to zaopatrywać, w sensie, to jest zwierzątko, mogę je sprzedawać, kuguchary, tej żółty, taki... nie, kuguchara myślę, mogę je sprzedać, bo mam ich pełno. Niflery potrzebuję, ale natomiast z wielką chęcią wykupię wszystko, co ma na stanie. Choć wiadomo, niekoniecznie jest to czasami opłacalne, ale na razie, jako że nie mam za dużo niektórych rzeczy, no to z chęcią to wykupię. Garboruk. Jestem ciekaw, gdzie będę mógł uratować takie zwierzątko. Olbrzymia purpurowa ropucha. Jednorożec. Nice. Tak to podsumuję. No, ale ciekawie wygląda ten sklepik z zewnątrz. Jedna wielka klatka na ptaki chyba. Tylko i wyłącznie. Że na ptaki albo na wszystko, co potrafi latać. O, jak przeskoczył, skubaniec. Koleżanko, ale ty to chyba trochę w złe miejsce się patrzysz, bo to trochę inaczej wygląda niż na tym portrecie. Chociaż czekaj chwilę, moment. No tak, to wygląda kompletnie inaczej niż to, co ona tutaj widzi. Ale co ja tam wiem, może ona widzi coś kompletnie innego. Dobra. Myślę, żeby sobie pokupować troszeczkę tych ubrań. Chociażby takie, które mogę ulepszyć. Nawet na jeden poziom wzwyż. Ale zastanawiam się na to, bo nie wiem, czy to jest opłacalne. Fakt. Szybciej sobie podbiję wyzwanie, które da mi możliwość jeszcze silniejszego podbicia mojej zdolności. Tutaj coś, dobra, i tutaj właśnie Sirona. No to dobra, się tym zajmiemy. Tylko oczywiście fajnie by było to sobie najpierw zaznaczyć.
Tylko tym już w kolejnym odcinku się zajmiemy, bo w tym już niestety zabrakło czasu. Ale właśnie wracając do tematu, nie wiem czy to jest opłacalne, no bo pewnie jeszcze od groma rzeczy do ulepszania znajdę faktycznie w grze i to naprawdę sporo takich, które sam będę chciał nosić. A nie tylko takich, które po prostu wezmę, ulepszę, po czym sprzedam. Pewno będzie takowych sporo. No ale cóż. Na koniec zbierzmy sobie stronę przewodnika na temat Pawła pod trzema mietłami. Tu jest co? Tu jest babeczka od motyli, tu jest Sirona, a... A ten ziomek to chyba przez chwilę chciał się powiesić, ale stwierdził, że jednak życie mu miłe, więc wrócił sobie coś zjeść. XD. Chyba piętro... O, tam jest karteczka, jak miło. Chyba piętro wyżej jest ten trzeci ziomek, tak mi się wydaje, który nie ma tutaj questa dla nas. No, ale tym się będziemy zajmować w kolejnym odcinku ode mnie. Póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć!